Szanowni moi drodzy kochani, otóż 2 lata temu w tym konkretnym miejscu i w zasadzie o tej samej porze roku powstał film Krótka historia pewnej kłótni. Podczas kręcenia tego filmu nagraliśmy też materiały backstage'owe, które później wykorzystaliśmy na wykładzie o filmowaniu na łódzkiej filmówce. Tak, ja wiem jak to brzmi. Natomiast ostatnio natknąłem się na te materiały i okazały się na tyle ciekawe, że pomyślałem, że warto się nimi podzielić, a przy okazji opowiem o sprzęcie, którego 2 lata temu nie było, a daje kompletnie nowe możliwości. Zacznijmy od filmu. No siema. Jak ty wyglądasz, Opo? Normalnie, co chcesz? Ale nie wy, ale po co się tu przylazł? Nie wiesz, że kręcimy dzisiaj film? Ale co, że brzydko wyglądam, czy co? Nie, wyglądasz po prostu jak śmieć. A co masz w tej siatce? Helikopter przyniosłem. Myślałem, że coś z powietrza zrobimy. A kontroler masz? Oj, to sobie sama rób. Geneza tego filmu jest taka, że 2-3 dni przed samym wykładem nie mieliśmy jeszcze gotowych materiałów i potrzebowaliśmy dokręcić te ostatnie kadry. Przyszliśmy do lasu bez żadnego scenariusza czy ułożonych dialogów, nie mieliśmy nawet przygotowanej jakiejś określonej historii. Po prostu przyszliśmy i zaczęliśmy kręcić. Co ciekawe, siatka z Biedronki to była naprawdę siatka na drona. Całość nakręciliśmy w zasadzie jednym aparatem, znaczy jedną kamerą i jednym obiektywem 12-100 f4 na Olympusie OMD M1 Mark II. I to jest takie niesamowite połączenie, bo ten aparat ma wbudowaną stabilizację matrycy, ale również ma, ten obiektyw ma stabilizację optyczną i w połączeniu te dwie stabilizacje są niewiarygodne. My wiemy, jak niewiarygodna może być stabilizacja małej matrycy mikro 4/3, bo to jest najbardziej wydajna stabilizacja ze wszystkich, bo robiliśmy takie testy. To jest 17 f1.8, czyli ekwiwalent 35 i 35 1.4, czyli 35 mm, czyli to samo pole widzenia. Aparaty są ze sobą spięte na sztywno. Jeden z nich to Olympus OMD M1 Mark II z stabilizacją matrycy, drugi to Nikon D750 bez stabilizacji. I to jest dokładnie ten sam kadr ze stabilizacją i bez. Więc wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Natomiast każdego to zawsze zaskakuje, pewnie włącza na samym początku i potem już przez całe życie aparatu stabilizacja jest włączona. A to błąd, bo po pierwsze stabilizacja matrycy nie załatwia wszystkiego, nie jest lekiem na całe zło, a po drugie stabilizacja matrycy nie jest tak genialna, jakby można się było spodziewać. Oczywiście jest bardzo potrzebna, ale trzeba wiedzieć, kiedy ją wyłączyć. I podczas tego wykładu właśnie pokazywaliśmy, jak kręciliśmy materiały z wykorzystaniem stabilizacji oraz bez. Pierwszym zaskoczeniem może być ten kadr, bo tu zastosowaliśmy pewien trik. Stabilizacja matrycy nie jest na tyle wydajna, aby stabilizować kroki. Nie jest to gimbal killer, ale poprzez wolniejsze kroki, diara idąc do tyłu, co też nie jest takie proste, mogła bardziej stabilnie trzymać kamerę. A finalnie w filmie nie widać wcale, że idę jakoś powoli. Nikt się pewnie tego nie spodziewał, że tak powoli dreptaliśmy w miejscu. Przy użyciu tego samego obiektywu powstał ten kadr i to są tak naprawdę 2 kadry w jednym. Jeden z nich jest nakręcony, gdy Diana również idzie, tak samo jak wcześniej.
wcale nie jakoś szybko, po prostu porusza się, aby zmieniała się perspektywa. Drugi kadr z tego samego miejsca, ale to jest już kompletnie inny kadr, w sensie to jest inne przejście, ja idę jeszcze raz w tym kadrze, to kadr śledzenia. I tutaj wykorzystaliśmy możliwość stabilizacji, która pozwala na stabilizowanie tylko w planie góra-dół, natomiast w bok kamera może panoramować sobie swobodnie, czyli ruch panoramowania nie był wystabilizowany, ale ruch pionowy był. To, co tu jest ważne, to to, że ten kadr jest nagrany z 200 mm, z ręki, w ruchu. I stabilizacja w ogóle pozwoliła nakręcić coś takiego. Zwykle w takim prawdziwym kinie, gdzie jest duży budżet, coś takiego kręci się z jakiegoś pojazdu czy z jakiegoś wózka. Natomiast dzięki stabilizacji ten kadr mógł powstać. W 2012 roku nie mieliśmy jeszcze ani stabilizacji, ani gimbali, a że nam kojarzy się stabilizacja kojarzy się z takim kinowym obrazem. Kiedy kręciliśmy reklamę dla hotelu Intercontinental, też dużo chcieliśmy stabilizować i wtedy używaliśmy do tego kranów, sliderów i na przykład przyssawek. Ten kadr nakręcony jest z przyssawki przyssanej do szyby samochodu. Ja siedzę na przednim siedzeniu, cały ten sprzęt podłączony jest kablami do zasilania, które leży pod nogami z przodu, a ja siedząc z przodu trzymam ręką z tyłu za szybę, żeby kamera nie odpadła, bo to jest to kina 16-28, która nie jest lekkim obiektywem, przystana do uchylonej szyby w samochodzie. Dziś czasy są kompletnie inne. Kiedyś wynajęcie drona było drogie, dziś drony nie są drogie. Nasz DJI Mavic Pro to świetny dron, a powstały już kolejne wersje tego modelu. Jest dwójka z zoomem i z Hasselbladem, to są dwa kolejne drony, które są po prostu lepsze od tego dobrego, który mamy. Od kiedy tylko pojawiły się gimbale, staraliśmy się też korzystać z gimbali i nasz przedostatni, bo ostatni trzymam teraz w ręku, nasz przedostatni gimbal to był Filmpower Nebula 4100 i był to gimbal polecany przez wszystkich, podobno jeden z najlepszych, jakie były. I jak tylko było nas na niego stać, od razu go kupiliśmy. Niestety do gimbali szczęścia nigdy nie mieliśmy, bo konfiguracja tego gimbala to jest katastrofa. Trzeba ustawiać różnego rodzaju parametry, takie jak pidy. Bateria trzymała dość krótko, klatka była bardzo mała. Bardzo mało mieściło się, jeśli chodzi o aparat. A do tego wszystkiego wystarczyło tylko założyć filtr na przykład na obiektyw albo zmienić go ogniskowo, jeśli to był zoom. I cała ta stabilizacja wykładała się. Trzeba było od nowa podłączyć gimbal do telefonu lub komputera, przeprogramować go. Trzeba było bardzo precyzyjnie stabilizować gimbal fizycznie. I tak naprawdę, pomimo że mieliśmy potencjalnie świetne urządzenie, bardzo rzadko z niego korzystaliśmy, był z nami na Santorini, coś nim nakręciliśmy, ale to było straszne doświadczenie. Dlatego w naszych filmach tak mało ujęć stabilnych z gimbala, bo to zawsze jest problem. Łatwiej jest nam przelecieć helikopterem niż ustawić Nebulę. W tym roku robimy jeszcze jedno ostatnie podejście do gimbala, który dobrze rokuje. To, co trzymam w ręku, to jest Feiyu AK2000. Jest to gimbal, który ma bardzo mocne silniki, można zdjąć obiektyw i aparat dalej jest stabilny. Ma bardzo dużą klatkę, mieści się na niego na przykład zestaw mikrofonowy. Ma wbudowany wyświetlacz, nie wymaga tej całej kalibracji. No jest znacznie nowocześniejszym urządzeniem, stąd łatwiej jest go po prostu obsługiwać. Jest przystosowany do takiej zawodowej pracy. Można pokrętłem kręcić ostrością manualnych obiektywów, bo można do niego podłączyć zewnętrzny silnik, tak zwany follow focus, elektryczny, bezprzewodowy. Więc jest duża nadzieja na to, że gimbal na stałe zagości w naszych filmach. Ale takie kino to nie tylko stabilizacja obrazu. To również dźwięk i wiemy to już od lat. 6-7 lat temu próbowaliśmy kręcić film dla Miss Ferreira, taki film promocyjny. I wstęp do tego filmu oparliśmy właśnie o dźwięk. To było nic innego jak przebitki oraz dźwięk. Thank you.
krótka historia pewnej kłótni jest w takim samym stopniu oparta o dźwięk. Po pierwsze, oparta jest o kroki, które nagraliśmy przy pomocy mikrofonu kierunkowego Rode VideoMic, coś tam, do podpiętego do rekordera Olympus LS12 albo LS14. I te kroki zostały dograne nie podczas kręcenia scen. Dźwięk kroków jest dograny zupełnie w innym momencie. I to jest kadr z tego, jak dogrywam dźwięk kroków. Raz, dwa. Natomiast dźwięk nagrany na rejestratorach dźwięku to pewien problem, bo potem trzeba ten dźwięk synchronizować z obrazem. I taka sytuacja pojawiła się w momencie, kiedy nagrywaliśmy dialogi. Dialogi również są nagrane na zewnętrznym rejestratorze, natomiast później dopiero w postprodukcji ten dźwięk został podłożony pod rzeczywisty obraz, bo w rzeczywistości kamera stała bardzo daleko, to jest przesłona F4 na tych 100 mm, czyli ekwiwalencie 200 mm. Chodziło o uzyskanie odpowiedniej głębi ostrości. Dziś dialogi nagrywamy przy pomocy zestawu mikrofonów bezprzewodowych Saramonic UW Mic 9 albo Mic UW 9. To jest zestaw mikrofonów dwukanałowy, czyli jest w stanie nagrywać z dwóch nadajników do jednego odbiornika w aparacie. Czyli na aparacie jest odbiornik, w lewym kanale słychać Dianę, a w prawym nie, albo na odwrót. I dźwięk nagrywa się po prostu przy filmie, nie trzeba go synchronizować potem w postprodukcji, on od razu jest i można nawet przesłuchać go, zakładając słuchawki podłączone do aparatu, można posłuchać, co nagrał mikrofon Diany, a co nagrał mikrofon mój, bo słychać go w dwóch różnych uszach. Śmieszki, heheszki to był taki film, który nagrywaliśmy jeszcze na rejestratorach dźwięku, Diana miała swój, ja swój. A że uparłem się, że będzie to film nagrany w stereo, czyli zachowamy dźwięk kamery, który był nagrany w stereo i dołożymy nasze dialogi, to synchronizacja tego materiału to był koszmar. Zajęło mi to najwięcej czasu. I między innymi dlatego pojawiły się tam śmiechy, żeby zamaskować niedoskonałości tej synchronizacji właśnie. I tu wracamy do stabilizacji, bo aby móc nagrywać dźwięk w kamerze, trzeba odbiornik założyć na aparat, na kamerę, odbiornik dźwięku. I sęk w tym, że na przykład na takiej Nebuli nie ma takiej możliwości, bo Nebula, pomimo że ma bardzo duże silniki, nie są w stanie udźwignąć kamery z tym odbiornikiem mikrofonów bezprzewodowych. Nie jest w stanie udźwignąć w ogóle żadnego mikrofonu. A plus do tego wszystkiego jeszcze ma za małą klatkę, żeby to wszystko pomieścić. Klatkę w sensie silniki są zbyt blisko aparatu, żeby aparat mógł swobodnie się obracać z odbiornikiem lub jakimś zewnętrznym mikrofonem. Oczywiście nadal wiedzy czy myślenia nie zastępuje sprzęt. Gdybym szedł zbyt szybkim krokiem, nie byłoby stabilnego kadru, bo Diana po prostu nie nadążyłaby z przebieraniem nogami. A gdybym tych kroków nie nagrał, w sensie dźwięku, to w ogóle nie byłoby filmu Krótka historia pewnej kłótni, bo ten film to przecież kroki. Ale 2019 rok to będzie bardzo łaskawy rok dla sprzętu. Nadal na rynku pozostają ikony, takie jak Panasonic GH5 czy DJI Mavic Pro. I ten sprzęt można kupić teraz za pół ceny, bo przecież jest na rynku używany. To pojawiają się nowe rzeczy, które działają wyjątkowo skutecznie i otwierają całkowicie nowe możliwości, jak na przykład ten gimbal Feiyu AK2000 czy mikrofony bezprzewodowe Saramonica. Dla nas to jest w ogóle niewiarygodne, że będziemy mogli mieć stabilizowaną kamerę, a na niej bezprzewodowy dźwięk. Dotychczas nie mieliśmy stabilizowanej kamery w zasadzie wcale, bo Nebula nie działała, a bezprzewodowego dźwięku w ogóle nie mieliśmy, bo po prostu go nie mieliśmy. Musieliśmy wszystko nagrywać rekorderami. I mam nadzieję, że przy odrobinie naszego myślenia ten sprzęt, który da nam zupełnie nowe możliwości,
pomoże nam tworzyć po prostu lepsze filmy i że zwyczajnie będzie to widać od teraz, w tym roku.